Debata jedynki, którą możecie Państwo nie tylko słuchać, ale także oglądać na profilach społecznościowych i na stronie jedynka.polskieradio.pl. Antoni Trzmiel, dziennikarz Telewizji Polskiej. Kłaniam się Państwu wraz z całym zespołem. Witam serdecznie gości. W studiu w Brukseli jest pan Bogusław Liberacki, europoseł wybrany z Koalicji Obywatelskiej, ale z Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez całe lata. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie, witam z Brukseli, dzisiaj bezdeszczowej, ale już ciemnej, mrocznej. O Brukseli, o przyszłości w tej debacie sporo, a w studiu w Warszawie, która to ma zadecydować między innymi o przyszłości Europy, witam serdecznie senatora Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałka Izby Wyższej Polskiego Parlamentu Marka Pęka. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, ale wicemarszałka poprzedniej kadencji. Poprzedniej kadencji, ale tytuły zostaje zostają. Zostaje mi kurtuazyjnie tak, tytuł. Tak, ten. Jest, więc przejdźmy w takim razie do tego, co nam zostało po wizycie Emmanuela Macron w Warszawie. Le Figaro, bo warto się czasem przejrzeć w innych oczach, pisze o tym, że nie tylko Macron chce pojednać się z Polską, ale że bez Warszawy Paryż nie pójdzie naprzód z reformami Unii Europejskiej. Warto przyjrzeć się także temu, co my możemy wspólnie zaproponować, bo sekwencja była wydarzeń bardzo wyraźna. Z piątku na sobotę Londyn opuszcza Unię Europejską, przynajmniej formalnie, ale de facto ten proces się rozpoczyna. W sobotę, dzień później, Grupa Przyjaciół Wspólności, gdzie Polska bierze udział bardzo aktywny, jest jednym z głównych państw, spotyka się, by pomówić o tym, jak trzymać się tego, w czym Unia Europejska jest dobra, w otwartym, jednolitym rynku i w swobodach przepływu ludzi i kapitału. Po czym do Warszawy z takim swoistym resetem, no bo to pobrzmiewało w kolejnych wypowiedziach, przybywa prezydent Francji i mówi rzeczy, które nam się pewnie podobają, że bez Polski żadna reforma Unii Europejskiej nie jest możliwa. Czego Europa potrzebuje? No to prawem gościa z Brukseli, Bogusław Liberacki. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo za taką uprzejmość. To, szanowni państwo, to, co powiedział Emmanuel Macron, ja to rozumiem następująco. Po pierwsze jest to wyciągnięcie ręki i zaproponowanie Polsce niejako powrotu do tej głównego nurtu, pokazując, że miejsce po Brexicie zwolniło się. Jest wśród pięciu największych państw miejsce dla Polski. Po drugie pokazał, że chce zrewitalizować Trójkąt Weimarski, czyli zaprasza do tej współpracy z największymi państwami, czyli Niemcy, Francja zaprasza Polskę. Trzecia rzecz bardzo ważna, co powiedział, zapraszam także Polskę, żebyśmy razem, Niemcy, Francja i Polska, rozpoczęli pracę nad nową generacją czołgów i w ogóle uzdrowienia. Jeszcze niedawno, panie ministrze, niemiecka prasa pisała, że Francuzi sprzeciwiają się temu, żeby to Polska brała udział w myśleniu o tym nowym czołgu. Tak pisało między innymi w grudniu Süddeutsche Zeitung. Tak, i to dlatego to podkreślam na samym początku. I tu Macron pokazał, że Europa musi być wielka, to znaczy Unia Europejska, by jest trochę mniejsza ze względu na Brexit, ale musi być bardziej zwarta, że potrzebuje być silna. Silna Europa to jest również zdolność obronna. I tutaj też wyraźnie podkreślił, to nie jest przeciwko NATO. To jest uzupełnienie zdolności obronnej na. I wskazał na jeszcze jeden argument, który musimy bardzo poważnie rozważyć, czyli powiedział, w zasadzie nie po to jesteśmy, żeby kupować uzbrojenie od obcych, miał też na myśli Stany Zjednoczone, ale żebyśmy sami stworzyli tę naszą zdolność obronną, żebyśmy sami weszli w przemysł obronny, a to oznacza dla nas, oprócz tego, że będziemy w przemyśle, napływ nowych technologii. No dobrze, ale panie ministrze, to naprawdę Amerykanie są obcy w takim razie? Trudno sobie wyobrazić powojenną Europę bez udziału Amerykanów po dziś dzień, zwłaszcza jeśli chodzi o obronność. Ależ przecież wyraźnie powiedział, ja to powtarzam, że NATO zostaje filarem, podstawą w tej wielkiej globalnej sile. Mówiliśmy cały czas o wysiłku zbrojeniowym z Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, słynne 2%. Więc tutaj jest propozycja następująca. Zacznijmy coś produkować razem. Proszę popatrzmy, w obronności my nie mamy żadnego europejskiego, poważnego, tak powiem, przemysłu. Co byśmy nie wciągnęli? Karabiny, statki, łodzie podwodne, czołgi. Każdy jest niekompatybilny, każdy produkuje sobie, a przemysł obronny ma szansę po prostu technologicznie nas zaawansować. I tu jest wyjście.
poza taką współpracę typu jesteście biedniejsi, macie środki, pokazanie. No a właśnie chyba przestaliśmy być aż tak biedni, bo to bez udziału. Się. Tak jest. Się. Róbmy razem coś technologicznie zaawansowanego. Trochę... I to jest oferta wspaniała moim zdaniem. To jest wspaniała oferta, ale także w tej rozmowie, którą z kolei miał premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, Emmanuel Macron sporo mówił, ile Polska zawdzięcza, ile możemy zrobić dużo, ale także premier podkreślał, ile już udało się zrobić. No jesteśmy czwartym partnerem gospodarczym, dzięki czemu Francja w ogóle nie ma depresji gospodarczej i może stąd też ten klucz, bo my wybraliśmy się trochę na zakupy, bo przez wiele lat mieliśmy rzeczy odłożone, stąd te technologie daleko idące, jak jedny samolot piątej generacji kupowany w tej chwili, ale przecież jesteśmy chyba otwarci także na rzeczy związane z Europą. Marszałek Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość. Zacznę może od samego jeszcze Brexitu, bo trzeba podkreślić, że to jest rzeczywiście no, wydarzenie bez precedensu, niesłychanie poważne w swoim oddźwięku i politycznym, i gospodarczym, i również integracyjnym. No, Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii to jest jednak już zupełnie inna Unia. I uważam, że jest to naturalny czas do takiej głębokiej refleksji elit europejskich, przywódców poszczególnych państw. No i tak odbieram wczorajsze i przedwczorajsze słowa pana prezydenta Macrona w Polsce. Widać wyraźnie, że Macron widzi tą sytuację pewnego przełomu. No i Polska w tej układance na pewno zyskuje. Rola Polski staje się jeszcze bardziej poważna. No Polska jednak jest pokazywana przez inne państwa Unii Europejskiej, szczególnie te starsze państwa, te, które sobie zawsze uzurpowały prawo do tego, aby odgrywać rolę taką dominującą, przewodnią. Polska jest pokazywana jako pewien fenomen gospodarczy, czy społeczny, no jednak mamy zupełnie inne tempo wzrostu, tempo rozwoju, podobnie jak Węgrzy, bezrobocie. Ale oba państwa są pod pręgierzem, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Patrz ostatnio ustalenia Parlamentu Europejskiego. No więc właśnie do tego też zmierzam, że jeżeli mamy tak naprawdę poważnie rozmawiać o jakimś nowym resecie, o jakiejś nowej jakości w tych relacjach zarówno bilateralnych, wielostronnych i relacjach wewnątrzunijnych, no to musimy troszeczkę inaczej zacząć siebie postrzegać, siebie traktować. No nie może być w Unii Europejskiej miejsca na jakieś podwójne standardy, na właśnie takie czołganie nieustanne niektórych państw, które w pewnych aspektach mają większe pragnienia, czy to suwerenności, czy to jakiejś własnej drogi, tak jak chociażby Polska w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. No nie i może Unia... być miejsce, mówi pan, panie marszałku, ale z drugiej strony no nie widać tego w praktyce. Znaczy nie sądzę, żeby tutaj podejście Emmanuela Macrona. Nie sądzę po tym, co powiedział na Uniwersytecie Jagiellońskim, się zmieniło. Nadal są dwa różne podejścia do tego, co się dzieje wewnątrz Francji z prawnikami, jurystami i z tym, co się dzieje nad Wisłą. No tak, ale my musimy to twardo w tym momencie podnosić, bo jeżeli mamy coś wygrać w tym przełomowym momencie, no to przede wszystkim właśnie również zatroszczyć się o swoją suwerenność i o równość w obszarze Unii Europejskiej. O co gracie przede wszystkim? Myślę, że gramy z jednej strony o to, ażebyśmy zachowali to, co jest istotą Unii Europejskiej, a więc to wszystko, co budowało wspólnotę przez dziesięciolecia. Swoboda handlu, swoboda przepływu ludzi, technologii, myśli, ale jednak z zagwarantowaniem suwerenności, odrębności państw członkowskich. Ja poprzednią kadencję byłem wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Senacie i praktycznie na każdym posiedzeniu mieliśmy do czynienia z takimi dokumentami, które gdzieś tylnymi drzwiami w taki zaowalowany sposób prawniczo bardzo pogmatwany i skomplikowany próbowały cały czas realizować tą wizję państwa europejskiego z taką mocną dominacją strefy euro, z mocną dominacją państw starej Unii, no głównie Niemców, Francji, no na to zgody politycznej nie ma, a jednak cały czas jest to gdzieś na siłę przepychane. No Unia Europejska nie ma musi... zgody przede wszystkim, przepraszam, ale we Francji, bo taki pomysł federalistycznej Europy został odrzucony w referendach. No przede najpierw wszystkim, panie redaktorze, przede wszystkim wyniki też przede wszystkim według mnie nie było na to zgody w Wielkiej
Brytanii. I to była podstawowa przyczyna taka polityczna tego, że Brexit znalazł tam jednak poparcie większości społeczeństwa, że te wszystkie państwa, które mają jakąś szczególną, przywiązują szczególną wagę do swojej odrębności, nie są w stanie wytrzymać w tym gorsecie Europy, która na siłę próbuje być państwem. Bogusław Liberacki, panie ministrze, no, rzeczywistość jest taka też, że patrząc na komentarze niemieckiej prasy do wizyty Francuza, pierwszego obywatela Piątej Republiki w Warszawie, to sporo tam było kąśliwych uwag. Niemiecka prasa jest bardzo przywiązana do linii politycznej swojego kraju, zwłaszcza w sprawach międzynarodowych, co jej się oczywiście patriotycznie chwali. Zatem widać wyraźnie, że nie od wczoraj, tylko od 2 czy 3 lat ten tandem, o który odmieniało się przez wszystkie przypadki, francusko-niemiecki, się rozjeżdża, że to jest troszkę ciągnięcie w coraz bardziej różne strony. Sądząc po trudnym wyborze tej Komisji Europejskiej z Ursulą von der Leyen na czele, przecież to się ledwo udało. Nie jest tak, że nam się trochę Unia Europejska rozjeżdża na wiele poziomów i bardzo ciężko jest to utrzymać w całości, stąd polskiej rola musi rosnąć? Otóż musimy sobie zdać sprawę, że po wyjściu Wielkiej Brytanii powstaje następująca sytuacja. 21% gospodarki Unii Europejskiej to są Niemcy, 14% to jest Francja, a między nimi była Wielka Brytania, nieco ponad 15%. Francja nie chce być tym prawie połowę mniejszym partnerem w Unii Europejskiej, szuka swego rodzaju równowagi i chciałbym, żebyśmy odeszli od sloganów, które przed chwilą pan senator wygłaszał, suwerenności, Bóg wie co. Tu jest propozycja następująca. Suwerenność mamy odejść? Bo to zabrzmiało niepokojąco, panie ministrze. Tak, takie hasła proszę sobie zostawić, proszę wczytać się, co powiedział Emmanuel Macron. Unia Europejska to jest projekt polityczny. Unia Europejska to nie jest tylko rynek. To nie jest tylko swobodny przepływ dóbr. To jest projekt polityczny. I w zasadzie to, co powiedział także Macron, że de facto nie nastąpiło rozszerzenie Europy na Polskę i inne państwa. Nastąpiło zjednoczenie Europy. Zjednoczenie Europy wobec wspólnych wartości. Zjednoczenie Europy wobec wspólnego celu. Podkreślenie, ale jakiego, panie pośle? Bo ja nie widzę tego wspólnego celu i wspólnych wartości. Jak pan mówi w taki lekceważący sposób o suwerenności, to ja się muszę tutaj mocno sprzeciwić. No, dla mnie jednak suwerenność mojego państwa jest wartością podstawową, a Unia Europejska póki co jest dla mnie organizacją międzynarodową, a nie jakąś wartością absolutną. Nie, organizacją międzynarodową to jest na przykład ONZ. Mhm. Organizacją międzynarodową. A czym jest Unia Europejska? Jest wspólnotą. Wspólnotą wartości, wspólnotą celów. Jest wspólnotą, do której aspirowaliśmy, weszliśmy i ma być tworzyć jedność w różnorodności. Ale ta jedność, to jak się ma, panie ministrze, tak się ma wyglądać ta jedność czy w różnorodności? Mamy być obywatelami Rzeczpospolitej czy obywatelami Unii Europejskiej? Jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej. Proszę, zobaczmy swoje paszporty, zobaczmy swoje dowody osobiste. Ale jednocześnie jesteśmy Europejczykami. Co Macron powiedział bardzo wyraźnie w tym słynnym fragmencie polskim? Kto ty jesteś, Polak mały? I drugie, chciałby, żeby było, kto ty jesteś, Europejczyk mały? Tak, jest nam potrzeba tej europejskiej tożsamości. Musimy w tym kierunku zdecydowanie pójść. Ale my ją mamy od pójść. Tysiąca lat, panie ministrze. Nie, mamy lokalizację geograficzną, o której właśnie też Macron powiedział. Natomiast nie mamy w tej chwili jeszcze politycznie zbudowanej tej świadomości europejskiej. I nasz los w bardzo dużej mierze zależy. Silna Europa, zwarta Europa, wspólne wartości, wspólne cele. Korzystanie z tego. Popatrzmy, ludzie... No ale dobrze, panie ministrze, to za sekundę. Za sekundę, tylko... Na nogach pojechali do państw Unii Europejskiej. Bo było biednie nad Wisłą, tylko tyle, że przecież ten projekt takiej zwartej, federacyjnej Europy Macron proponował wcześniej Niemcom i Niemcy powiedzieli nie. Nie jest żadna federacja, proszę zobaczcie, Unia Europejska to nie jest ani federacja, ani konfederacja, ani związek. Jest to nowa zupełnie jakość, jest to wspólnota.
community. I na tym musimy pamiętać. I Mark teraz Pęk. My mamy się zatroszczyć o to, żeby Polska jak najlepiej się rozwijała. Ale nic nie straciła z dotychczasowego tempo rozwoju. Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość, tylko jak to pogodzić i gdzie jest ten wzorzec? No, przede wszystkim, panie profesorze, panie redaktorze, no jeżeli rzeczywiście poważnie mamy myśleć o Unii Europejskiej jako czymś więcej niż organizacja międzynarodowa, jako wspólnota, no to powinniśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, jakie są te wartości łączące. Przez 1000 lat Europę jednak kształtowały wartości chrześcijańskie, kształtowało prawo rzymskie, filozofia grecka. No to był ten kanon, którego nikt nie kwestionował. No niestety w dzisiejszych czasach te filary są powszechnie odrzucane, głównie właśnie przez elity europejskie i próbuje się budować jakąś dziwaczną wspólnotę, nie wiadomo właściwie na jakich wartościach. I dlatego ta integracja idzie tak słabo. I dlatego ja, panie profesorze, jednak obstawałbym przy tym, że póki co Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, suwerennych państw, które mają bardzo różne interesy, bardzo różne cele. No i tutaj jednak suwerenność powinna być wartością podstawową. Ale nie jest tak prosto, bo widzi pan wyraźnie różnicę, że w ramach struktur europejskich jest także duże napięcie między państwami, które są skupione w Radzie Europejskiej, zasiadają tam premierzy i prezydenci, którzy trzymają się swoich interesów, swoich państw, które reprezentują lepiej lub gorzej, no ale mamy także instytucje europejskie, które próbują się rozepchać i zyskać nowe kompetencje. No ostatnio to był Parlament Europejski, ale także instytucje, które przerabiamy sądowe i Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska jako całość ma również ogromny problem, bo kiedy popatrzymy na konkurencyjność chociażby Unii Europejskiej jako gospodarki składającej się z tych kilkudziesięciu gospodarek odrębnych, a jednak no, połączonych dość ściśle, to widzimy, że Unia Europejska sama na siebie nakłada różnego rodzaju kagańce, różnego rodzaju ograniczenia, które doprowadzają do tego, że rozwija się coraz wolniej, coraz większe na siebie bierze samo ograniczenia, no i nie wytrzymuje też konkurencji z Azją, z Ameryką. Co pokazał Brexit między innymi, to był jeden z głównych argumentów w tej debacie, ale panowie, może rzeczywiście popełniamy błąd, sądząc, że jest jedna Bruksela, tak jak w większości jest jedna Warszawa i ośrodek tutaj władzy, które dość konsekwentnie Polacy wybierają. Tak naprawdę to może jest szereg Bruksel, co innego Komisja Europejska, a co inny i tam komisarze, którzy bardzo często różnie ideologicznie drogi prowadzą, no bo to trochę kompromis między socjalistami a HDK-ami wciąż jeszcze kształtuje tą komisję. Co innego Parlament Europejski, a co innego Rada, która wciąż jako przedstawiciele państw ma najwięcej władzy. Bogusław Liberacki. I na tym właśnie polega urok, że każda z tych instytucji europejskich ma nieco inne powołanie, nieco inne pochodzenie, nieco inne kompetencje. I każda ciągnie w swoją stronę. Ale właśnie zakończyłem pewien etap trialogu na temat jakości usług w transporcie kolejowym, więc wiem, na czym to polega, tylko pamiętajmy jedno. Pierwsza zasadnicza rzecz. Ja wolę walkę w instytucjach europejskich i między instytucjami europejskimi, a nie walkę na polu bitwy, gdzie wyjdą czołgi, karabiny i to jest pierwsza rzecz. Dwa. To wszyscy się zgadzają. My te instytucje współtworzymy. Przecież w Radzie Europejskiej mamy premiera polskiego rządu. W Komisji Europejskiej mamy swojego komisarza. Mieliśmy kiedyś komisarza z Platformy, teraz mamy komisarza z Prawa i Sprawiedliwości. W Parlamencie Europejskim mamy od 1 lutego 52 posłów, więc to współtworzymy. To jest nasza wspólnota, to nie jest ciało obce. I nikt tu sobie niczego nie uzurpuje. Po prostu próbujemy zharmonizować, skoordynować te działania, żeby Unia jako całość mogła się rozwijać. I wszelkiego rodzaju poglądy typu, że Unia jest słabsza, gorsza, gorzej funkcjonuje niż inne gospodarki. Panowie, pamiętajcie, że to jest największa gospodarka świata. No, przynajmniej do czasu, kiedy była Wielka Brytania. Nasz produkt krajowy był wyższy niż produkt krajowy Stanów Zjednoczonych. To jest partner, z którym się każdy liczy. Ale to jest rynek wciąż 450 milionów rynek konsumentów. Rzeczywiście jest duży, ale produkcja jest w Chinach w dużej mierze. A jeśli chodzi o potęgę militarną, to są Stany Zjednoczone. Trochę nam się te światy rozjeżdżają. No,
Francja też ma broń atomową i jest propozycja, żeśmy tę potęgę europejską militarną sobie po prostu zbudowali jako uzupełnienie dla NATO. To w takim razie, czy Francja w ramach tej europejskiej polityki obronnej jest gotowa użyć i przekazać innym krajom europejskim także tą broń jądrową, bo Amerykanie tego typu rzeczy robią i rozmieszczają swoim sojusznikom, a Francuzi? A do tego to my jeszcze nie doszliśmy. Zdaje się, że jest układ nie do rozprzestrzeniania. Dotychczas nawet by... Nawet jak Amerykanie rozmieszczają, to proliferacji nie ma, zgodnie z tym. No jak do tej pory jeszcze nawet Francuzi nie chcieli nas zaprosić do produkcji czołgu europejskiego. No ale teraz rozumiem, się zmieniło. Teraz jest jakieś, jest świat, tak. No to z tego ja się oczywiście cieszę. Natomiast było jeszcze parę miesięcy zupełnie inne stanowisko. Natomiast jeszcze wracając do tego, bo panie profesorze... Ale nie kierujmy się uprzedzeniami, a rok temu ktoś powiedział parę miesięcy. Panie profesorze, ale pan strasznie dużo takich jakichś używa afiszy, których ja w ogóle nie wypowiedziałem. Przecież ja nie kwestionuję tych wszystkich idei, tych wszystkich całego tego skomplikowania, tego kolorytu instytucji europejskiej. To wszystko fajnie. Gdzie jest klucz różnicy? Natomiast widać wyraźnie obecnie, że te egoizmy państwowe, te różne kontrowersje, te różne cele, interesy narodowe się coraz mocniej ujawniają. To widać wyraźnie. Poza tym no też Unia Europejska w ostatnich latach jest coraz mniej hojna. Ta filozofia, że ci mocniejsi mają wspierać tych słabszych, jest jednak coraz bardziej ograniczana. No rozszerzenie idzie również bardzo słabo. To jest też przejaw. Tak, zostało, przepraszam, zablokowane. I to wbrew polskim głosami. No więc to jest na pewno... To było widać przy okazji wizyty prezydenta Macedonii Północnej w Warszawie, równoległej. No właśnie, państwo, które spełniło już wszystkie kryteria, jest z jakichś niezrozumiałych przyczyn cały czas blokowane. No na rozszerzenie czekają następne państwa, więc widać, że ten projekt europejski jednak w tym momencie no, trafił na mielizny i nie można też tego nie widzieć. Panie pośle, panie marszałku. Przepraszam, tutaj jedna rzecz zasadnicza. Panie marszałku, w poprzedniej perspektywie finansowej do roku 2013 kwota dla Polski wynosiła 96 miliardów euro. W tej perspektywie do końca tego roku jest 106 miliardów euro. Mamy nowe fundusze przewidziane, 100 miliardów na Zielony Ład. Z tego może być 26 miliardów dla Polski. Ale ten budżet jest jeszcze nie No tak, ale panie profesorze, mamy też nowe obciążenia. No jednak polityka klimatyczna stanowi ogromne wyzwanie dla polskiej gospodarki. To panie marszałku, Marek Pęc... stanowi dla wszystkich stanowi wyzwanie, jest pytanie, nie czy dla będziemy oddychać równe. Świeżym powietrzem. Nie dla wszystkich równe, bo na przykład Austriacy mogą oprzeć się wyłącznie na wiatrakach, bo mają takie ukształtowanie przestrzeni. Na koniec, panowie, bo to jest ważna kwestia. Ale ze 100 miliardów euro 26 się przewiduje dla Polski. No, ale pół roku temu było to sporo mniej, bo ten budżet wynosił 10 miljardów euro. Ale jest dzisiaj. Panowie, zgoda? No jest dzisiaj. Dobrze, no to panie ministrze, Bogusław Liberacki kieruje. No to może warto się właśnie stawiać, może warto się rozpychać, tak jak to wyraźnie w odróżnieniu od poprzedniego rządu robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo okazuje się, że wtedy budżety się powiększają, chociaż jesteśmy czasem zmęczeni tymi przepychankami. No to jest, wszystko ma swoje granice i stawianie się. A jeżeli się okaże, że tak, my do Green Dealu nie wstąpiliśmy, Polska nie wstąpiła. I w którymś momencie zadeklarujemy, chyba że jest prowadzona gra następująca. Chcemy pokazać, my się stawiamy. Wiadomo, z góry było, że do tego dołączymy, bo to często tak się zdarzało. A teraz mówimy, zmienili stanowisko, ulegli nam, my się dołączamy. To tutaj byłbym bardzo ostrożny. Każda czynność, łącznie ze stawianiem się, ma swoje granice. Marek Pęk. Mamy szansę Ja bym zatrzymać proporcje. Panie profesorze, proszę mi pozwolić odnieść się do tego. No, ja bym też unikał takich określeń jak jakieś stawianie się. No, to jest po prostu artykułowanie wprost jednoznacznie swoich oczekiwań, swoich potrzeb, swoich interesów. I tutaj nie ma w tym nic dziwnego, nic złego. Natomiast myślę, że w kontekście też Brexitu warto jest pokazać, że jednak Polska przez ostatnie lata, prowadząc wydaje mi się dość owocne negocjacje w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, pokazuje również starej Unii Europejskiej, że tu są możliwe jeszcze inne układy sił, inny rozkład. Macron przyjął waszą optykę, to pokazuje ta sytuacja?
myślę, że musi się liczyć z tym, żeby Polska mu gdzieś nie uciekła, prawda? Żeby jednak z Polską się liczyć, bo jest to zbyt ważny partner, ażeby pozostawić go gdzieś na marginesie. No to w takim razie warto patrzeć, kto będzie zasiadał przy tym stole. Premier Mateusz Morawiecki, no to wiemy, ale także 10 maja albo 24 ostatecznie wybierzemy prezydenta, bo na 10 maja rozpisała wybory prezydenckie marszałek Sejmu. Prezydent Andrzej Duda przed chwilą ogłosił, że będzie się ubiegał o reelekcję. Bogusław Liberacki, w takim razie jednym zdaniem, to dobry termin na wybory pierwszego obywatela Rzeczpospolitej? Terminu 10 maja ja osobiście spodziewałem się. Wydaje mi się, że to jest termin dość naturalny, praktycznie najbliższy z możliwych. Termin 10 maja jest, myślę, wygodny także dla pana prezydenta Dudy, bo pamiętajmy, że ubieganie się o reelekcję to zawsze ktoś jest tym wyzywającym. I maj jest w ogóle dobrym miesiącem. Marek Pęk, to Prawo i Sprawiedliwość, maj jest dobrym miesiącem? Bardzo bolesnej przyczyny, pamiętajmy. Termin jest tutaj tak naprawdę drugorzędny. No, mniej więcej spodziewaliśmy się, kiedy będą te wybory. My do nich jesteśmy przygotowani. Pan prezydent również. Pan prezydent jako urzędujący prezydent jest zawsze faworytem. Ma ten pewien handicap. Prawo i Sprawiedliwość na pewno zrobi wszystko, żeby w tej kampanii wypadł jak najlepiej. Bogusław Liberacki ze studia w Brukseli, Koalicja Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Marek Pęk z Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panom serdecznie. Antoni Czmyl, dziennikarz TVP. Kłaniam się. Do usłyszenia. Dziękuję.